Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry RimWorld, w której graliśmy pojedynczym kolonistą Stellaris, który w poprzednim odcinku nam niestety zginął od infekcji, z tego co sobie przypominam, ale dołączył kolejny kolonista, który mam nadzieję, że spróbuje zrekrutować Kirę. Mieliśmy też drugiego tutaj więźnia, ale niestety ten kolonista, którego nazwaliśmy XCOM, jest troszeczkę niestabilny mentalnie i czasami ma jakieś dziwne odchyły i wypuszcza tych więźniów. No więc cóż, mamy dalej falę ciepła. Zobaczymy, czy się nam uda przetrwać. Dalej jesteśmy w tym development buildzie. Pojawił się kolejny update, więc tutaj wiele rzeczy może być jeszcze niezbalansowane, jak ostrzegają twórcy. I oni sobie w tym momencie, w tym development buildzie testują różne rozwiązania trochę. Czyli w zasadzie nagrywając to robię sobie takiego beta testera trochę. Ale tym niemniej i tak jest ciekawie, więc cóż. Więc sobie pogramy troszkę w to. Musimy pogrzebać Stellarisa. Mamy gdzieś tutaj te groby, no prawie że dokończone. Żywnością mamy kiepsko. Nie, żywności mamy ok. Jak tam Kira? Food poisoning, ojej. A to i tak leży, to nie przeszkadza jej. Tu jest ok. Natomiast ty masz nawet całkiem nieźle. Problem z XCOM-em jest taki, że on nie potrafi walczyć. Więc jak ktoś nas zaatakuje, to mamy przechlapane, krótko mówiąc. No chyba, że się uda nam Kirę zwerbować. Mamy wycinanie roślin. Trzeba ci włączyć konstrukcję, bo niestety musisz się zacząć bawić w budowanie. Klinik można dać też na dwa. Może już wstaniesz? Ja bym wyłączył może te, chociaż ta rekreacja o poranku i później przed zaśnięciem jest też całkiem niezła, dlatego że pozwala troszeczkę lepszy, no lepiej być, że nie będzie tak szalał po prostu. Nie będzie miał różnych odchyłów. Na razie jest dobry nastrój. Dajmy może trochę szybciej, bo się tak nie doczekamy na koniec tego. Nie wiem, czy bym tu jeszcze jedną pułapkę nie dobudował. Z tego względu, że no, nie możemy się bronić, więc jedynie na tych pułapkach będziemy polegać. Więc myślę, że spróbujmy właśnie coś takiego zrobić. Tu jesteśmy w stanie uzbroić ją stąd, tu będziemy w stanie stąd, a tu będzie trzecia, którą będziemy w stanie uzbroić stąd. Stalowe buduję, bo one są skuteczniejsze. To można na chwilę wyłączyć. Skasować. Tu jest budowanie, ale zanim to wybudujemy, to jeszcze trochę czasu upłynie. No wstawaj, że gościu. Wiesz co? Dobra, wstał. Okej. Teraz co? Będziesz odpoczywał dalej, a idź na drzewo, spałeś cały czas, wyczyść to trochę. Pogadaj z Kirą, może ci się uda zrekrutować. A, bo ty jesteś troszkę ranny i dlatego. No, ale powoli, powoli ją tutaj werbujemy. Z żarciem mamy trochę posadzonego żarcia, więc nie powinno być tak problemu, aczkolwiek musimy pilnować, że jak zbierzemy żarcie, żeby nowe po prostu... No oczywiście, zdolności konstrukcyjne są takie sobie. No, będziemy musieli pamiętać, żeby... No kurczę, gościu, dwa razy pod rząd. Żeby co będzie z nią gadać i ją zwerbować jak najszybciej. Zaraz, czy tu nie ma... Nie, jest 24 stopnie, więc nie powinno być tutaj problemu z udarem cieplnym. Chyba, że już się skończył udar cieplny. Ja wiem, może nie zauważyłem. Skończ najpierw to. Najpierw ochrona, kolego. Później będziesz jadł. No dobra, możesz zjeść troszkę, medytować. No możesz trochę zamedytować. Przy okazji... Musisz pochować tutaj
Stellarisa. Medytuj, medytuj, tylko mi tu nie zwariuj znowu. No, długo będziesz medytował? Skoro macie to podprawić nastrój, to niech będzie. Dobra, zjedz sobie. I na razie nie będziesz w tym momencie spał, tylko weź. Będziesz miał i tak lepsze wyro. I przy okazji możemy ci dać tutaj od razu, żebyś wykopał trochę rzeczy. A bo ty grobu jeszcze nie zdążyłeś wykopać. Wiesz co? Może najpierw tak. Jesteś, no nawet grobu nie potrafi wykopać. To jest wyjątkowy po prostu jakiś lewy gość. Ale jego zdolności będą rosły. Dobra, możesz go pogrzebać. Bardzo dobrze. Zostałeś teraz sam, ale masz przynajmniej wyro. Dlaczego? A nie masz możliwości kopania? Już masz. Więc musisz wykopać troszkę żelaza. Twoje potrzeby? Spokojnie, jesteś najedzony. Gościu, mine na jeden. Nie masz co odpoczywać, chyba że się z tobie infekcja wda i będzie kiepsko. Kiedy masz zdolności? Mining 3, nie jest tak źle. Construction jest tylko jeden. Nie pozwolę ci przerwać. Bo musisz tą pułapkę zrobić. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeszcze. Rany, jaki on jest wolny. No jeszcze trochę ci zostało. I teraz powiedz mi, czy jesteś w stanie już to zrobić? Jesteś w stanie. Dobra, to dalej cię już nie będę zamęczał, żebyś tam kopał. Chociaż dobrze byłoby trochę komponentów wykopać, czy tam tego złota, które tam gdzieś jest. Nie odpoczywaj. Skill to low, o kurde. Nie jesteśmy w stanie tego skonstruować pułapki. No to jest trochę lipa. To spróbuj zwerbować Kirę, bo to jest chyba jedyna nasza nadzieja, żeby zwerbować Kirę tak naprawdę. Ale to trochę jeszcze potrwa. Jak tam Kira jest głodna? No dobra. W zasadzie tu może być twoje wyrko, będziesz miał lepiej trochę. Dajmy szybciej, bo się nie doczekamy. Musisz coś budować, żeby twoje zdolności przynajmniej... Ile to wymaga? 15... 3 przynajmniej, a drewnianą jakbym dał? Bo tego nie zrobimy. Jeżeli bym dał drewnianą... Też 3. A, no to w zasadzie nam to tutaj kompletnie nic nie da. Później będziesz kopał, weź na razie to mining można ci dać na mniejszy, plant cut, grow na jeden, jedyne co możesz zadbać, construction można ci dać też na jeden, no właśnie, wtedy twoje umiejętności będą rosły, co prawda zmarnujesz dużo materiału, ale to jest no taka szansa, że twoje umiejętności na tyle wzrosną. Co robisz? Jak tam masz te swoje umiejętności? Construction 384 na 2000. Oj, to dużo czasu to zajmie. Gadaj z nią.
3,6 do 3,3, low mood, low opinion. Co ci jest tutaj niedobrze? Raw food, darkness. Wiesz co, to możemy spróbować zrobić tak. To może być. Już będziesz miała tutaj jaśniej. Można ci kwiatka tu wsadzić. To możesz wynieść stąd. Na razie byle gdzie. Wyczyść to wszystko tutaj. Pobuduj trochę tych rzeczy. Kwiatków, nie kwiatków. O, pięknie. Zasadź tu kwiatuszka. Dobra, jak teraz jest opinia twoja o tym? No troszeczkę lepiej. A, łóżko by trzeba było wybudować. Dobrze. Możemy tu zrobić porządne łóżko. Dobra, możesz sobie zjeść. Food poisoning, no tak. To jeszcze tego ci brakuje. No dobrze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Gdzie on poszedł? Co ty robisz? Playing horseshoes, dobrze. Lepiej, żebyś miał dobry nastrój. To wyro, żebyś skonstruował. Mam nadzieję, że nie będziesz miał za słabych tych. Ojej. Jak długo będziesz miał ten zatrucie? Nie jest podane, jak długo. No trudno. Musimy to jakoś przetrwać. Nie mamy wyjścia. No dobrze byłoby tą kuchenkę zrobić, dlatego że wtedy moglibyśmy sobie gotować posiłki i one miałyby lepszą jakość. No i mniejszą szansę na... Kto tu jest? Ty głodujesz. No tak, bo nie masz żarcia. Nie możesz jeść, czy jak? Spróbuj zjeść to. Zobaczymy, czy to ci coś pomoże. Humor się na pewno poprawia. Dobra. O rany. Wszędzie puszcza pawie. No i zaraz, kurde... Dostanie fioła, bo jego nastrój spada gwałtownie. Intense pain, głodny. No nic nie poradzimy na to. Ale zatrucie pokarmowe wcześniej czy później powinno minąć, więc humor się powinien poprawić. A już jest ok. Już jest recovering, czyli już mu się poprawia. No dobra. O rany, ledwo zjadę już. No dobra, teraz powinno być ok. Nie, dalej jeszcze żyga. Jak ten odcinek nazwać, no? Będziesz miała wyrko Kira. To można zdekonstruować. To jest dla więźniów. Dobra, pogadaj z nią. Teraz powinna być bardziej zadowolona, jak ona ma potrzeby. No jest trochę lepiej. Days. O, przynajmniej jesteś najedzony.
Ciekaw jestem, jak długo będzie tak spacerował. Mam nadzieję, że nie za długo. No właśnie, masz udar cieplny. Niestety trzeba będzie. A ty? Raczej chyba głodna jesteś. No nie jest tak źle. Dobrze by było, jakby ci się udało tą Kirę w końcu zrekrutować. Okej. Okay. Odpoczywasz. Trumbo rzadkie. Trumbo to mnie nie interesuje. Musisz coś zjeść. A, najpierw próbujesz tutaj rekrutować. Dobrze. To nie głupi pomysł. A teraz co będziesz robił? Może weź, zajmij się zbieraniem tego. Zanieś żywność Kirze. Construction dajmy ci na 2. To ty się zajmiesz teraz. Co ty robisz? O Jezu, już jeszcze nie skończyłeś tego żegania. Food poisoning. Jeszcze jest. Heatstroke. A dalej jest heatstroke. Dobra. Musisz tu w tym momencie uzupełnić te. Ja cięż kurde. Za chwilę będę nakarmisz Kirę. Najpierw uzupełnij tutaj w tej chłodziarce drewno. Cargopods. Kolejne cargopods. Co to jest? Penoksycylina. Nawet nie mamy kiedy tego pozbierać. Co to w ogóle jest? Blokuje malarię. Zapobiega nowym infekcjom. Nie leczy istniejącym. A to akurat może jest mało. Co ci się stało? Wow! Panie! Czemuś ty się wywrócił? Heatstroke? Kolejne zatrucie? Ty kurde, gościu, bo ty nam tutaj padniesz zaraz. Może trzeba było rzeczywiście zjeść tamte. Tylko, że jak ty się nie podniesiesz, to kurde, to gorąco cię zabije. 26. 27. Czyżby to był koniec kolonii? No nie wygląda to dobrze. To chyba będzie ostatni odcinek. Ciebie zabiję w tym momencie zatrucie pokarmowe. No dobra. Czyli drugi raz się zatrułeś. No kurczę, jak nie wstaniesz szybko. Minus 10%. Nie możesz chodzić. Z czego powodu? Heatstroke, moving minus 10, minus 10. Ale to z tego... A dobra, gdzie ty lecisz? Żyż. Dobra. Jedz. Dobrze. Weź sobie ryż ze sobą, jak tu idziesz. Kurde. Dobra, niesiesz. Days. Kurde. No, to teraz masz przekijane. Jeszcze jak będziesz latał teraz. Chciałem cię uchłodzić, no ale to musisz ten cooler uzupełnić. To jest jakaś cienizna z tego kolonisty. Po prostu, kurczę, ten ryż mu nie służy kompletnie.
Nawet nie zdążymy sobie kuchenki zrobić do gotowania, szczerze mówiąc. Cienko to widzę. Stellaris był dużo bardziej odporniejszy. Nie masz już przynajmniej zatrucia pokarmowego, ale masz udar cieplny, który rośnie coraz bardziej. Jak za bardzo długo będziesz tutaj się błąkał, to niestety, ale kurde, padniesz. ...15%, 16% niedożywienia też nie jest dobrze. No kurde, gościu. Co z tym twoim humorem? Malnutrition, no jak kurde nie zjesz, to dalej będziesz taki kurde bez sensu. Wyczerpany. O, dobra. Visitors. Days się skończyło. Co ty zrobisz? Śpisz w tym momencie. Heatstroke. Sorry, gościu. Ale... to jest po prostu super pilna sprawa teraz dla ciebie. Jak się nie ochłodzisz, to po prostu leżysz. No i co? Na razie... jakie ty masz to zdrowie? Sirius. Wejdź do środka. Zajmij się czyszczeniem. ...47%. Musisz tu chwilę poczekać. Sorki. Dobra. Teraz możesz... zjeść ryż. Tylko się nie zatruj. Spróbuj... Dobra. Teraz potrzebujesz tak. Troszkę drzewa. Niestety musisz tu wyrąbać. Tu jest drzewo. Palm tree. Dobra. To ci akurat dobrze wychodzi. Dobra. Zadbaj o Kirę. Jak tam Kira, jeśli chodzi o zdrowie? No właśnie. A jedzenie? Też trzeba ją nakarmić. To na razie sorki, ale bierz, tak. Przenieś to wszystko. Zanim pójdziesz odpoczywać. Tutaj i nakarm Kirę. No dobra, poszedłeś tam daleko, to trudno. Nie będziemy handlować, bo nawet nie mamy czym. Okej, okay. Teraz możesz odpocząć. No dobra. Kryzys zażegnany na chwilę. Zdrowie jest okej. Okay. W miarę. Spróbujesz rekrutować Kirę, bardzo dobrze. To też jest ważne. Chociaż ona jak widzi po prostu taki... rozgardiasz tutaj, to po prostu chyba ma dość wszystkiego. Harvesting, dobrze. Ale musisz zasadzić nowe, bo nam będzie brakowało żywności. Dobrze. Drewno jest potrzeba, żebyś też tu gdzieś bliżej wyciął. Poznać żywność do środka. Ok. Co robisz? Karmisz Kirę. Siejesz, dobrze. To są niestety najpilniejsze w tym momencie rzeczy, które musimy robić.
Zdrowie na razie jest okej. Hilruty sadzić. O, to akurat się przyda. Zioła lecznicze. Dobra. I do wyra. No dobrze. Zdrowie w porządku, żywność w porządku, nastrój w porządku, odpoczynek w porządku. Brakuje rekreacji. No trudno, masz tutaj ten do rzucenia podków. A Kira, chodź tu. Nakarm Kirę, kurczę. Nie, ten. Fut, nie rozbieraj jej. Wiesz co, na razie nie musisz spać, kurczę, gościu. Weź, zajmij się wycinaniem, kurczę, drzew na razie, bo drewno nam też będzie potrzebne. Solar flare. Co to daje? Nie mamy żadnych elektrycznych tych, więc nas to tutaj kompletnie nie rusza. Dobra, żywności to ty już tu poznosiłeś mnóstwo. I na razie, wiesz co, nie odpoczywaj, tylko weź drewno mi tu przynieś, żeby było pod ręką. Kurczę, nie możesz wszystkiego na raz? A, tutaj masz. Gdzie lecisz tam dalej? Going for a walk. Dobra, to ci damy. Dobrze, już pochodziłeś sobie. Humor się powinien poprawić. Teraz tak, sobie też możesz, kurczę, tutaj zaraz zrobić takie coś, zrobić kwiatka. Dobrze, i możesz spróbować rekrutować ją. Do 1,6 już odporność spadła. No, idziemy powoli. Wiesz co, może... Dobra, wiesz co, może najpierw rzeczywiście zasać trochę tego jeszcze. Bo to długo rośnie. Tylko się nie zatruj. Medytować będziesz później. Przy okazji możesz tak medytować. Dobra. Damy ci chwilkę. Kwiatek tutaj padł, niestety. Kurczę, no poszedł spać. Nie zdążyłem go złapać. No dobra, niech sobie odpocznie trochę. Dobrze, kwiatuszka jej zasadziłeś. Pięknie. Zrób tą lampę. Brakuje materiału, więc wytnij jeszcze te palmy. Dobra, możesz to zjeść. Rekrutować idziesz Kirę. Wiesz co, ale to możesz przy okazji wziąć trochę drewna ze sobą. I teraz możesz. Czemu nie możesz jej rekrutować? Kurde, bo poszła spać. No dobra, to było niedobrze. Trzeba było poczekać i. Ta rekrutacja jest bardzo ważna. Co idziesz robić? Począć. Co, może spróbuj wyciąć jedną palmę, zanim pójdziesz odpocząć. I skończ sobie tego kwiatka swojego zasadź sobie. Będziesz miał lepiej. Wyczyść tutaj wszystko. No dobra, poszedł spać. 30 stopni. Nie masz przypadkiem problemów z udarem cieplnym? Na razie nie. Potrzeby. No, będziesz musiał zjeść coś. Tu jest w miarę okej. Co, chyba sobie już odpocząłeś maksymalnie.
Więc nie możesz gadać z Kirą? Dobra, tu coś to w ogóle. O kurde, to nam się niestety zepsuło. Corpses, animal corpses. Wiesz co, weź to stąd. Wyteguj to stąd. I to też. Dobrze, rekrutacja. Już niedużo brakuje. Do 1-0 spadło, okej. Co idziesz robić? Cutting grass. To za chwilę, dobrze. Upiększam trochę pomieszczenia, bo to też dużo daje. Dobrze, hilruty zasadź, bo to te zioła lecznicze, bo nie mamy żadnych apteczek i ciężko z handlem, więc może kiedyś zdąży to urość, że będziemy mieć jakąś apteczkę, którą będziemy mogli na przykład infekcję leczyć. A jakbyśmy mieli apteczkę, to byśmy mogli wyleczyć wtedy tego Stellarisa prawdopodobnie. Dobra, obsiej to wszystko. Wszystko jest ważne do zrobienia. Jagody i te wszystkie, czy maliny też trzeba wszystkie, bo one szybko rosną. A dzięki temu nie będziemy musieli zbierać tych i latać daleko. Dobra, jak masz rekrutację, to nie będę ci przerywał. To jest bardzo ważne. 04, dobrze. Zanim odpoczniesz, potrzebujemy drewna, sorki. Tylko się nie zatruj. No dobra. To Kirze niewiele, że tak powiem, brakuje do zrekrutowania. Odporność 0,4, więc później będziemy mieć już szansę na zrekrutowanie jej, jak zminimalizujemy do zera odporność. Ale ojej, mamy pół godziny, więc chyba będziemy kończyć ten odcinek. Tak myślę, że ten odcinek skończymy. No i cóż, udało się przetrwać kolejne dni, więc mam nadzieję, że wyjdziemy jakoś na prostą. Na razie nie ma żadnego ataku i dobrze, bo nie jesteśmy w stanie ani wybudować pułapek ochronnych, ani nie jesteśmy w stanie walczyć, więc może być kiepsko, jeżeli nie zrekrutujemy Kiry. Na razie dziękuję za obejrzenie, dziękuję za polubienia, komentarze, subskrypcje. Trzymajcie się, cześć.